Już nie wiem, czy pamiętacie, przedostatni strajk w stoczni. Byliśmy w podobnej sytuacji, jak wy dzisiaj. Ale zaraz, ja wiem, ale gdzieś na filmie popatrzcie. I teraz też nie chcieli z nami rozmawiać, nic. I co my zrobiliśmy? Pod rękę wszyscy, są takie zdjęcia gdzieś, do kościoła, pomodliliśmy się, dziękujemy. I największe zwycięstwo osiągnęliśmy, powiedzieć, nie będziemy z wami rozmawiać. Nie chcemy was znać. Wy nie chcecie, my nie chcemy. I wyszliśmy. Bierzemy wszystko pod uwagę. Ale my, matka dziecka niepełnosprawnego, będzie walczyła, panie prezydencie, do końca. Bo wie pan, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że te osoby... Przez 30 lat pan walczył o wolną Polskę. A my walczymy cały czas o minimum socjalne dla tych ludzi, bo żyją dzisiaj za niecałe 900 zł miesięcznie. I mają się z tego leczyć, rehabilitować? Wszystko się zgadza, tylko że zwyciężać można różnie. Czy pani myśli, że powstanie warszawskie, czy pani wie, ile ludzi kosztowało? Najlepszych patriotów? Zaraz. Ale jak zwyciężać? Zaraz, ja wam chcę powiedzieć, jak ja zwyciężałem. Otóż, i wielu się dziwi, do dzisiaj mówią, mu był agentem, pomagała mu bezpieka. Ale zaraz. Nieważne. Ale nie, to nie odchodzi. Tylko, że próbowano walczyć wszelkimi metodami. I teraz tak, ludzie w tamtym czasie nie uwierzyli. Uwierzyli mnie. A ja zabiegałem o to, żeby mnie uwierzono, żeby mnie popierano. To po pierwsze. A więc po pierwsze. I w tych dyskusjach uzyskiwałem od was najlepsze argumenty do walki z przeciwnikiem. I zwyciężałem zawsze argumentami. To po pierwsze. Po drugie, zbudowałem taką solidarność, że nikt mi nie stanął i nikt mi nie rozerwał, nie popsuł walki. Wierzono mi i ja to prowadziłem. I ja dzisiaj wiem, jak z wami zwyciężyć. Ja dzisiaj wiem, jak PiS pokonać. Ja wiem, dlatego tak mnie niszczą. Bo ja wiem, jak pokonać PiS błyskawicznie pięknie. I to zrobię. Nie, jeszcze dzisiaj troszkę. Pana zapraszają, nie wiem, czy pan słyszał, do Centrum Dialogu jako naszego mediatora i jeszcze panią Janinę Ochojską. I ja ja myślę, żeby pan wytłumaczył szybko, dlaczego potrzeba te 500 zł. Jaka mediacja? Wam się należy i trzeba dać. Żadna mediacja. Pan prezydent też mówił w kampanii wyborczej, że jesteśmy szczególną grupą, którą pomoże. Pani minister Rafalska stała na protestach, sobie szeptała do ucha, a dzisiaj co robią? Po prostu... Nas tak już poniżył ten rząd, że nie mamy siły z nimi walczyć. Jeszcze raz powtarzam, wam się należy, trzeba dać. Natomiast pytanie... Jakie to negocjacje, proszę panią? Żadnych negocjacji należy dać, tylko trzeba zastanowić się, jak to zrobić, żeby było z czego. Ale nie o tym mówimy. Jeszcze raz powtarzam, wam się należy i trzeba dać. Natomiast dla mnie jest pytanie, jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby nie zrujnować budżetu? Jak to nie zrobić, żeby... Panie prezydencie, przecież to państwo stawia właśnie na ten społeczność, tak? Dzieci dostały 500+. Dlaczego osoby po 18 roku życia, kiedy kończą 18 lat i jeden dzień, im te 500 zł jest niedane? Przecież to jest szczególnie potrzebne tym osobom. Przecież one muszą się rehabilitować, muszą się uspołeczniać. Nie wchodźmy na to. Ale po co macie tłumaczyć? Wszyscy to rozumieją, tylko władza nie. No nie, bo oni, powiedziałam pani, oni są... To są ludzie, którzy mają serce z kamienia. Powiem, jak prawda wyjdzie o tych ludziach, to nie wiem, co się stanie właśnie z tymi ludźmi. Że tak perfidni, tak oszustni. Panie prezydencie, to jest po prostu skandal. Chcielibyśmy pana prosić, ja tak słucham tego. Chcemy prosić pana, żeby pan tu z nami został. Mamy wolny materac. Przygotowany. Będzie pan naszym mediatorem. Dlatego my bez pana może nie zwyciężymy, a pan, dzięki panu może zwyciężymy. Ja muszę na 18 być w Puławach. Tam mam wielkie spotkanie. Nie mogą, tak wam nie mogę odmówić, tak nie mogę do Puław dzisiaj odmówić. Ale pan prezydencie może wytłumaczy rządowi, dlaczego te 500 zł jest potrzebne? Ten rząd trzeba wyrzucić. Ten rząd trzeba jak najszybciej wyrzucić. Panie, jakie szkody Polska... A może pan by napisał do górników? Może pan ma taką moc władczą? Bo my zwracaliśmy się do górników, ale oni już swoje wywalczyli i tak naprawdę nie pokazali tej solidarności. Być może z pana ust właśnie, kiedy pan to powie, może
oni naprawdę pochylą się nad naszym problemem. I będzie ta solidarność, o którą tak bardzo prosimy. Nic nie powiedziałem jako siła recepta. Natomiast pomyślcie, może jest inna grupa, która jest jeszcze bardziej skuteczna, a niekoniecznie recepta. Ale wszystkie grupy, które nas wesprą. Całe społeczeństwo. Bo tutaj musiały być chyba spalone opony, by musiało przyjechać 5 autokarów górników, żeby naprawdę ten rząd się obudził, bo... Rząd nie chce się obudzić, bo dzięki takim kłótniom, dzięki, że nas dzieli, może zostać u władzy. I on w dalszym ciągu próbuje dzielić, żeby zostać u władzy. To się zaczęło od premiera Olszewskiego. On rzucił teczki tylko po to, żebyśmy się pożarli, żeby nie powstał żaden rząd. To była jego filozofia. A ja znalazłem Pawlaka i ich załatwiłem. I dlatego też zawsze miałem rozwiązania. I teraz jest podobnie. Oni chcą wybrać następne wybory przez podziały, przez nasze kłótnie. To jest filozofia taka. I ale musi, i dlatego z grupą społeczną, panie prezydencie, się walczy. To jest najsłabsza grupa. My, matki, powinniśmy dzisiaj być z naszymi dziećmi w domu, a nie tutaj okupować ale Sejm. Ale problem, za bardzo pani patrzy na siebie. Ja pani mówię w ogóle. Filozofia tych ludzi jest kłócić, dzielić... Ja nie mówię o całej grupie społecznej. 272 tysiące rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Szkody ponosimy, Polska ponosi na arenie międzynarodowej. Jakie szkody moralne tu ponosimy, jakie wychowawcze ponosimy przez takie traktowanie was. A więc same straty przez ten fatalnych ludzi, paru ludzi, fatalnych ludzi niszczy Polskę. I was chce też zniszczyć. Bo to jest już problem. Panie prezydencie, mi jest ogólnie przykro, bo pan walczył o przez 30 lat o wolną Polskę. A my przez 10 lat niestety w tej wolnej Polsce musimy walczyć o swoje godność minimum socjalnej. Nie musisz pan tego mówić, bo ja to rozumiem i się z wami zgadzam. I ja zrobiłem za mało, tylko ja nie miałem warunków. Ja przejmowałem władzę od Jaruzela. Ja nie miałem żadnej partii, ja nie mogłem więcej. A czy myślicie, że nie widziałem was? Widziałem. Nie byłem w stanie więcej zrobić, bo mi się sypała gospodarka. Mi się wszystko waliło. Myślałem, że demokracja zauważy. Panie Patrycie, to teraz prosimy o wsparcie. Teraz trzeba... Liczymy na to, że prezydent znajdzie jakieś rozwiązanie, przemówi osobom rządzącym, że naprawdę nam trzeba pomóc, żeby uzyskać te minimum godności, bo to nie jest życie godne. Ale to samo. To nie jest życie godne. Nie musicie nikogo przekonywać. Mnie przekonaliście. Co zrobić, panie prezydencie, pan nam powie. Po pierwsze, musicie być solidarni między sobą. Nie możecie podważyć sterowania waszego, kto wami tu kieruje. Musicie postarać się o argumenty, które trafią... bo tu jest przekonaliście. Argumenty, które będą powoływać solidarność. Nie wiem, górników, pocztowców, łącznie, nie wiem. Trzeba pomyśleć, kto tu może być z wami solidarny. Wszystkie grupy społeczne powinny tutaj przyjechać. To, że powinny, to my wiemy. Ale my wszystkie grupy prosimy o wsparcie, żeby się solidaryzowały. Nikogo nie odrzucamy. Żeby się zebrały. Dzisiaj w 40 miastach w Polsce jest protest poparcia dla osób protestujących niepełnosprawnych tutaj w Sejmie. Więc my czujemy, że jest solidarność społeczna. Dzisiaj prawie 100% osób w Polsce, zwykłych obywateli, których niepełnosprawność nie dotyczy, solidaryzuje się z nami. Tu się stało coś po prostu niewiarygodnego. Tu jest mur, który rząd postawił, twierdzę, gdzie nie chce się pomóc. My nie rozumiemy tego. Ja nie powiedziałem, od olszewskiego premiera zaczęła się filozofia dzielić, kłócić i tak będzie. My jesteśmy zwykłymi zjadaczami chleba. I te osoby niepełnosprawne dzisiaj żyją za niecałe 900 zł na miesiąc. Żeby nie trafił kupa do DPS-u, bo ja się na to nie zgadzam. Żeby mój syn po mojej śmierci trafił z tym 900 zł do DPS-u, bo gdyby dzisiaj dostał te 500 zł, to by mógł żyć. Ja się z wami zgadzam i macie rację i za mało zrobiłem, bo ja nie byłem w stanie. Zaraz. A teraz chcę razem z wami zwyciężać, ale zwyciężać, a nie cierpieć.
I dlatego musicie zrozumieć, że ta władza robi to celowo, perfidnie ludzie, którzy na Boga się powołują, na wiarę. My to wiemy, rozumiemy. Jesteśmy manipulowani, ale co dalej? Okłamywani. Panie prezydencie, jeździ pan premier po Polsce i jesteśmy przecież, oglądamy z wielką uwagą wystąpienia premiera. Ja już w tych kłamstwach się pogubiłam. Zapisałam sobie wszystko na kartce. Proszę bardzo, kłamstwo pana premiera Morawieckiego. Kłamie na spotkaniach wyborczych, że w Polsce taka osoba otrzymuje 3000 zł, a w Polsce taka osoba otrzymuje 744 zł. Plus to samo tłumaczy, to nie o to chodzi. Więc prosimy pana premiera, żeby przestał kłamać. Co dalej z panem prezydentem? Ja sobie naprawdę te kłamstwa musiałam spisać, słuchajcie, na kartce. Prezydent podpisuje ustawę Wydmuszka. Wydmuszkę, która mówi o wyrobach medycznych i nie dotyczy osób z upośledzeniem, z niewidomych, z zespołem Downa, autystycznych. Wiedział od początku i pokazywaliśmy mu ten pierwszy postulat. Ja chcę, żeby pan wiedział, jak jesteśmy oszukiwani. Wiem to, tylko ja pani powtarzam, ten rząd tych paru ludzi jest tak perfidnych, oszustnych kłamców, że oni nigdy inaczej nie będą rządzić, jak przez podział i przez kłód. Wymyślają wszystko, agentów i różne rzeczy, żeby tylko kłócić, bo tylko tak mogą być u władzy, w normalnych warunkach. Może pan miał większą siłę przebicia do różnych grup społecznych niż my. Może pan nam w ten sposób pomoże. My liczymy na to naprawdę, bo my sami niewiele zrobimy. Puławach, już dziś w Puławach będę mówił o was, że spotkałem się i że poszukujemy solidarności, która pomoże ten rząd albo wyrzucić, albo nawrócić. Dlatego, że niszczą kraj, ale niszczą jak? Moralnie, wychowawczo. Wiesz, jakie to metody wychowawcze pokazywać was z waszymi krzywdami i sobie drwić z tego. No przecież to jest perfidia. Nie szanują ludzi, którzy walczą o wolność naszego kraju. Wie, że nie jesteśmy usztywnieni. Społeczeństwo powinno się na to godzić. Zlekceważyliśmy wybory. Daliśmy nieodpowiedzialnym ludziom. Ja ostrzegałem. Tam, gdzie Kaczyńscy same nieszczęścia. Ale obiecywali zmiany i ludzie im uwierzyli. My tak samo uwierzyliśmy, bo pani Rafalska stała na protestach ramię w ramię z nami i mówiła, że te świadczenia są żenująco niskie i ja i pani zagłosuje na mnie i ja pani pomogę. No i po prostu okłamała. To jest błąd, to jest Platformy błąd i mówi, że nie byliśmy z wami. I że pozwoliliśmy im opowiadać głupoty, a nie było odpowiedzi, nie było dowodów, że oni kłamią, perfidnie wykorzystają możliwości działania. Poniżane te osoby są po prostu w każdej chwili, w każdym momencie. Zdeptani. Filozofia rządzenia tych ludzi od Olszewskiego się zaczęła. On, żeby zostać u władzy, rzucił teczki, nie przygotowany. Już nie bywało, bo w 2014 też mieliśmy protest. Ale powiem szczerze, rzeczywiście byliśmy traktowani z godnością. Osoby, które wyjeżdżały chociażby wybrać sobie farbę do mieszkania, to mogły wrócić z powrotem i dalej protestować. Teraz nasza koleżanka od prawie 3 tygodni czeka, żeby przyjechał do niej syn niepełnosprawny i nie może wejść. Gdybyście znaleźli to, co mówimy, górników albo inne środy i oddali im w solidarność wspólną działanie, to trzeba by to wykorzystać, powiedzieć dziękuję, z wami rozmawiać nie chcę. To w tej kwestii liczymy na pana, panie prezydencie. Oni mnie tak poderwali autorytet, że teraz straciłem stocznię, straciłem solidarność, nie mam. I oni mogą sobie robić to, co robią. Zrobili mnie celowo agentem, żebym nie mógł działać. No przecież. Także słuchajcie, no dobrze. Bo mówią o tym, że za chwilę teraz będzie szczyt i nas tutaj osłonią różnymi kotarami, to ja proponuję w dalszym ciągu, że niech zamurują tych niepełnosprawnych. Ale kiedy Kaczyński przyjeżdżał do Gdańska, to zasłonili tablicę jak Wałęsa, lotnisko jak Wałęsa. No przecież to są śmieszni, perfidni ludzie, którzy tymi metodami starają się rządzić. My dlatego zróbmy wszystko. Jesteśmy apolityczni, panie prezydencie. Zwykli zjadacze chleba. Ja mówiąc szczerze, bardzo się interesuję polityką, ale się tylko interesuję. Tylko mi, a mi niszczą, a moje dziecko i tutaj te dzieci są upokorzone. I my się po prostu z tym nie zgadzamy i będziemy walczyć do końca. Ale zwyciężać jak? Powstanie warszawskie? Możecie. A ja jestem za tym, żeby zwyciężać. I zwyciężać trzeba mądrze. Jedne metody nie są skuteczne, trzeba szukać drugiej. I teraz moim zdaniem, ja na waszym miejscu znalazłbym, nie wiem, górników, oczekowców i innym.
innych i z nimi się porozumiał. Oni biorą na solidarnościowe transparenty wasze hasła. Wy już nie męczycie się dalej. Szczyt NATO, Dzień Matki, Dzień Dziecka, jest czas. Zasłonią, nie będzie to widać. Nic nie zasłonią. Oni są tak perfidni, że mają gdzieś te wasze męki. I w związku z tym nie, ja bym to zrobił inaczej. My się nie męczymy, panie prezydencie, bo my kochamy swoje dzieci. Jedynym problemem to jest brak pomocy ze strony państwa. Bo gdybym ja się chciała realizować zawodowo, to mój syn był w DPS-ie. Nie ma, bo to jest filozofia rządzenia. Oni inaczej nie są w stanie chcemy rządzić. Chcemy dać jeszcze szansę, żeby się rząd obudził, żeby przyszedł z konkretną propozycją. I po prostu nas nie ma. To nie są ci ale ludzie. Cały czas apelujemy do pani minister Rafalskiej, do pana premiera Morawieckiego, do pana prezydenta, żeby się opamiętali, żeby przyszli z pierwszym kompromisem, pierwszego postulatu. Zapraszamy serdecznie. Nie chcą, czy pani nie może zrozumieć? Nie chcą, wasza kłótnia im pasuje. To dobra, że do nich wejdziemy, bo skoro nas nie chcą, no to naprawdę jest przykre. Gdyby to im pasowało, to by to zrobili. Pewnie tak, panie prezydencie. Zdrowe społeczeństwo. Oni się martwią teraz o dzieci nienarodzone. Niech się zainteresują tymi dziećmi, które już są w naszym kraju, którym trzeba pomóc. Jeszcze raz powtarzam. Potrzebne są wam argumenty, te już nie skutkują, nie przynoszą efektu. Inne argumenty, jak będziecie mieli argumenty, to wtedy prężne, równe słuchanie przywódców ale waszych i wykonywanie. Powiedz, że chcesz iść do kina. Jeżeli powiedz, dziecko... że chcesz dostać 500 zł na życie, bo chcesz iść do kina, bo chcesz iść na basen, bo chcesz się rehabilitować. Ja to są argumenty. Ale co to może być za większy argument, jeżeli my walczymy o godność naszych niepełnosprawnych, dorosłych już dzieci. Argumenty wasze najważniejsze... nie są skuteczne do tej pory. Widzi pani? To ja nie wiem, no to jest dla nas największy argument. Innego argumentu. Gdybym wiedział, bym wam powiedział, a ja też nie wiem. Ja my walczymy o godność naszych dorosłych. Panie mi tego nie mówię, bo ja już to 1000 razy słyszałem. Ja chcę razem z wami znaleźć argumenty na to, byście załatwili wasze problemy. I ponieważ te nie są, to trzeba szukać innych. Tak ja zwyciężałem, szukając najlepszych rozwiązań i dlatego zwyciężyłem. A ludzie mnie słuchali, bo gdyby nie słuchali, to by też przegrał. Ale ludzie mnie słuchali, a ja miałem najlepsze argumenty. I teraz wy potrzebujecie tego samego. Ale jest teraz szczyt NATO, to niech wszystkie grupy się zorganizują i przyjadą tutaj pod Sejm. Niech pokażą. To kto zrobi? To może jeszcze inaczej. Działacze tacy jak wy muszą kłaść ciężary takie, które naród nie udźwignie. Jak pani na pierwszym spotkaniu rzuci za duży ciężar, na drugi raz nie przyjdą trenować. Działacz musi po prostu wiedzieć, co, ile dać, kiedy. I to jest nieskuteczne, trzeba natychmiast znaleźć inne. Ja bym teraz właśnie poszedł w tą kierunku, szukał jakichś grup, dużych grup społecznych, którzy dopilnują, którzy dopilnują zrealizowanie to, co już obiecali i dopilnują to, wasze postulaty by były zrealizowane. Jak to znajdziecie, to... Na pewno pan zna jakieś autorytety, których społeczeństwo by posłuchało, te grupy społeczne. Nie chcą autorytetu. Oni chcą bez autorytetów, żeby mogli rządzić. Ale chodzi o te grupy społeczne, może on te grupy pójdą tym śladem. Demokracja polska wpadła w kłopot straszliwy. Jak tego się pozbyć, to... Bo tak, my musimy być demokratami. Po pańskiej wizycie wszyscy będą mówić, że to jest po prostu, że pana wizyta jest polityczna, bo pan namawia do rewolucji i tak dalej. A ja siedzę sobie tutaj przed takim obrazkiem i ja jestem apolityczna. I ja bym chciała tylko, żeby po prostu wszyscy się zreflektowali i w jakiś sposób pomogli, bo już te osoby wytłumaczyły, na co potrzebują te 500 zł na życie. Są w stanie podnieść, tego nikt nie udźwignie. I ja też nie jestem polityczny dzisiaj. A budżet naprawdę to wytrzyma, bo my rozłożyliśmy te 500 zł na raty. Nie chcą, czy pani nie może zrozumieć? Nie chcą, bo im kłótnia pasuje do rządzenia, no. No trudno, to będziemy się kłócić do skutku. Nie, będziemy protestować. Będziemy protestować, no bo życie co zrobić, no. Bo my nie mamy takiej mocy sprawczej, żeby po prostu przywołać tutaj, nie wiem, 10 autokarów górników i żeby po prostu palili opony. W swojej sprawie pewnie by to zrobili. Nie, to dla nich jest pytanie, jak was załatwić i do końca wygrać swoją sprawę, którą oni sobie zaplanowali?
I teraz wy albo się poddacie i przegracie. Albo pójdziemy do DPS-u za życie, tak? My jesteśmy silni. Wyjdę stąd i pójdę do DPS-u. Ale wy mnie traktujcie jako przyjaciela, a nie jako nieprzyjaciela. Albo wyjdę do DPS-u, wyjdę stąd i pójdę za życie do DPS-u, bo za te pieniądze, co mam teraz, nie jesteśmy w stanie żyć samodzielnie. Co mi z tego, że jestem samodzielny, nie jestem własnowolniony? Co mi z tego prawa? Jak ja nie mam kwoty do tego, żeby, szansy do tego, żeby się usamodzielnić. Do pracy też nie pójdę, bo nie ma asystenta. Panie, dla mnie to wszystko jest jasne, tylko ja rozumiem tą władzę, która nie chce. Was wykorzystuje do waszych celów. I tylko i wyłącznie dlatego was gnębi, teraz szuka, jak was załatwić do końca. A my szukamy... Kogo gnębić? Tego najsłabszego gnębić? I kłamać, i jeździć i mówić, że dwa postulaty zostały spełnione? Tak jest. I kłamać... No, tak jest. Dzisiaj jest. I ja jestem zszokowana, że w tym wszystkim bierze udział prezydent naszego państwa. Bo powiedział, że ma inicjatywę ustawodawczą, no to przyszedł, ma i nie ma. No chyba jej nie ma, skoro nic nie może zrobić. Przyszedł przecież drugiego dnia protest. I powiedział, że zrozumiał problem, zrozumiał te takie dwa postulaty, zrozumiał potrzebę tych pieniążków. Powiedział tak, zrozumiał, że trzeba pomóc. Nawet jest porozumienie podpisane pomiędzy prezydentem a między nami. Postulat pierwszy. Oni nie chcą tego załatwić, bo tylko dzieląc, kłócąc mogą być. To nie jest nic nowego teraz. A my znowu nie mamy siły przebicia, żeby zorganizować to więcej, więc prosimy o pomoc. Jak zwiększyć waszą siłę? Jak pan powiedział, że pan pomoże w tym, żeby jakby uaktywnić inne grupy społeczne, żeby wstawili się za tymi najsłabszymi ludźmi. To jest, przecież to jest grupa, 272 tysięcy osób. Proszę nie wierzyć, jak minister Rafalska opowiada, że ich jest 1 500 000 albo 900. Niepełnosprawne nie będą tworzyć drugiej Solidarności. Nas kiedyś zabranie. Z nimi trzeba tworzyć. Z nimi, a nie oni mają to tworzyć. Proszę pani, bo ja tylko powiedziałam, że jak to zrobić, żebyście byli silniejsi. Tak. Więc potrzeba jest Solidarność. Solidarności. Tak jest. I teraz jak to zrobić, żeby ludzie do was przystąpili? Jesteśmy szczerzy, mówimy prawdę. Mówimy o potrzebach tych osób, które wypływają z naszego serca. Walczymy już od 10 lat o prawa tych osób niepełnosprawnych. Każdy nas odpycha. Tylko tak można przegrywać, tak jak przegrywacie. I teraz problem, jak nie pozwolić wam do końca przegrać? Zastanawiam się, jak wam nie dać przegrać? My jesteśmy silni, bo wbrew pozorom jesteśmy zmęczeni, bo to jest 34 dzień protestu, ale proszę uwierzyć, że nasze niepełnosprawne dzieci, Kuba i Adrian, kiedy rozmawiają z dziennikarzami i dziennikarkami tam o życiu, to się uspołeczniają. Uspołeczniają się. Dziewczynki się uspołeczniają. My jesteśmy silni. My jeszcze trochę wytrzymamy. Ten protest się kiedyś skończy. Nie wiem jak. On się skończy. Ale uświadomimy społeczeństwo całe, że nigdy nie może liczyć na pomoc tych ludzi, którzy dzisiaj powinni właśnie nim pomagać. Bo jak tak was wykpią, ośmieszą, udowodnią... No, nie wykpią, nie ośmieszą, bo całe społeczeństwo jest za nami. Ale to jak? Są jednostki. Ale jak wykpią, jak jest całe społeczeństwo za nami? To rząd robi to. Panie prezydencie, to z tego wynika, że pan nas zniechęca, tak? Nie. No, że nas wykpią. Nie, jak nie. Ja chcę znaleźć rozwiązanie. Ale co realnie, co cię wykpi, wyśmieje? No całe społeczeństwo jest za tobą. A rząd... A gdzie to społeczeństwo? Proszę panią, a gdzie to społeczeństwo? Jest w całej Polsce jest, są dzisiaj w 40 protesty miastach poparcia. Więc może jest okazja na to. Dzisiaj w 40 miastach są protesty poparcia dla osób protestujących w Sejmie. Prosimy bardzo, żeby społeczeństwo zbierało się w Toruniu, przy Kopernika, w Olsztynie. Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim. I w innych miastach. Wrocław, Poznań, Olsztyn, Gdańsk, Gdynia. Zapraszamy społeczeństwo, żeby poparło ten drobny postulat. Ten pierwszy postulat i protest. I co?
pół godziny i wrócą po tym proteście do domu. I co? A wy siedzicie dalej. Pani pociągnie. Tak. Już dostaliśmy ich na spotkanie w różnych miastach. Co zaproponować im następne, mocniejsze, aby byli z wami? Zapraszamy 25 w szczyt NATO tutaj do nas, żeby nas popierali. Panie prezydencie, a jak pan może nam pomóc? No właśnie. Następny wiedział, to mi co zrobił. Ktoś nie wie. Ja wiem, że... Kościół mądry i piś wierzy. No tak, taka jest prawda. Dlatego ja będę teraz, za chwilę o 18 jestem w Puławach. Tam będę mówił o was, o tym, że gdzie ta solidarność? No, czy nie widzicie ich krzywdy? Czy nie widzicie, że rząd kpi z nich? Że ten rząd powinien to dawno rozwiązać, a co on wyprawia? Ten rząd, panie prezydencie, nie kpi z nas, nie z tych osób, z całego narodu. Oni sobie ustawili ścieżkę i powiedzieli, nasza ścieżka i nikt nam nic tu nie podskoczy. Dokładnie. Na tacy się, że nie mamy prawa godnie żyć w tych państwie. Nie mamy prawa żyć w tym państwie, tylko mamy prawo... Macie w tym państwie, mieć innych ludzi do władzy. Przyjedzie tyle państw, to mamy... powód, żeby prosić o azyl w takim momencie, bo w takim momencie nie jesteśmy w stanie żyć w naszym kraju, no. Tego pan nie musi mi udowadniać. To jest. Jak się temu przeciwstawić? Oto jest pytanie dla mnie. Co dla was zrobić, żeby wam pomóc? Oto jest pytanie dla mnie. Ja wiem, że z tymi ludźmi, kilkoma ludźmi nie da się porozumieć. Ci ludzie są nienormalni. Ci ludzie są, krzywdzą Polskę, niszczą Polskę w każdej dziedzinie. Tak? Ale i wybraliśmy ich. Jak demokratycznie zmienić to, żeby was zauważyli, żeby was załatwili te sprawy? Panie prezydencie, jak pan nie zna odpowiedzi na to pytanie, to my, matki dzieci niepełnosprawnych, zwykli zjadacze chleba, my mamy znać, my tu jesteśmy 34 dzień i tak naprawdę każdy ma nas głęboko, gdzieś. Nie, no, ta pani powiedziała, że cały naród jest z nami. Przed chwilą. Mamy nadzieję. No takie dochodzą do nas po prostu informacje, że wspierają nas różne grupy społeczne i nie tylko rodzice dzieci niepełnosprawnych. Jak to zbilansować? Jak to zrobić, żeby to rzeczywiście to poparcie było? Trzeba pokazać społeczeństwu, że każdego dotyczy ten problem. Chodzi właśnie o to, że każdego dotyczy po prostu niepełnosprawność, że każdy może stać się osobą niepełnosprawną. Że wiele osób jest spychanych na margines społecznych. Starsi ludzie, ludzie, którzy się zasłużyli dla naszego kraju, że są spychani na margines społeczny. No bo ludzie są bierni. A wie pan dlaczego? Są bierni i to jest straszne, bo my w 13 osób przyjechaliśmy kiedyś na protest, kiedy rządziła Platforma Obywatelska z PSL-em i pani Kopacz dodała nam 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego, które tak naprawdę dopiero wywalczyliśmy tutaj, na kafelkach sejmowych w 2014 roku. Przyjechaliśmy w 13 osób. 14 był kierowca. I wywalczyliśmy dla rodziców to 200 zł. No niestety, mamy takie. Jesteśmy bierni. Ja nie jestem bierna. Ja będę dalej walczyła tutaj z rodzicami o godne życie swojego dziecka. Tak jest. Jesteśmy biernym narodem. Być może. Ale może czas to zmienić. Gdzieś tu jest błąd. Coś tu nie gra. W naszych zachowaniach. I w naszej demokracji na dzisiaj. I ja szukam takich rozwiązań skutecznych. A nie to pogadali sobie. Proszę przemyśleć, proszę poszukać, może coś będzie, może coś się wykluje. Panie prezydencie, my wierzymy, że pan nam pomoże, naprawdę. Wierzymy, prosimy. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, by wam pomóc. Tylko wiem, że z kilkoma ludźmi w tej władzy nie da się, bo ich filozofia jest kłócić, mącić, bo tylko tak są w stanie utrzymać władzę. Oni nie mogą czekać do następnych wyborów. Ja chciałam powiedzieć, że społeczeństwo powinno wiedzieć i sobie uświadomić, że dziś może ich... No nawet nie chodzi o niepełnosprawność. My nie będziemy narzędziem w rękach, żeby przyspieszać wybory. No nie. No. I oni nie mogą czekać na wcześniejsze wybory. Ja bym chciał mówić wyborów. Ja tylko mówię, że nie rozmawiają z nami. Tak. Nie załatwiają waszych problemów. Oni też dlatego nie mogą czekać na kolejne dlatego nie wybory. Nadają się do rządzenia. Ja mówię tylko to. Nic więcej. Ja mówię to samo, tylko że nie wiem, dlaczego pani się uparła i widzi we mnie przeciwnika, czy co. Nie. Gdybym miał rozwiązania, ja miałbym, powiedziałem, dajcie mi 1 000 000 w Warszawie i ja sobie porządek.
a ponieważ rozbroiłem się, stocznie mi zniszczono, Solidarności wycięto, więc nie mam siły, aby zrobić porządek w kraju. A no, ale jak najszybciej trzeba zrobić. Tak, jakie my straty ponosimy moralne i wychowawcze, w ogóle to się nie mieści w głowie. Ja wolałbym komunę dzisiaj niż tych ludzi. Czy pani wie? Komuna nas mordowała, ale nie niszczyła ducha, nie niszczyła wychowania, a oni niszczą ducha naszego. Oni się na Boga, na wiarę powołują. Po co wyprawiają? Co wyprawiają? To najgorsza, perfidna władza, jaka się nam zdarzyła. No ale zdarzyła się. I jak teraz, jak demokratycznie dokonać zmiany? No widzi pan, jak jestem głupia, a uwierzyłam pani Rafalskiej. I uwierzyłam innym osobom, które tak namawiały nas, żeby głosować, bo zmienią życie i los tych ludzi. Tacy jesteśmy naiwniacy. On mógł załatwić, jak był prezydentem. Człowieku, gdybym ja nie pilnował, by się byłby w NATO, w Unii, generał by was prowadził. No nie żartujcie. Musiałem zostać prezydentem, żeby dobić komunę, ale miałem problemu więcej jak włosów na głowie. Pan Kaczyński w 2014 roku, jak tutaj siedzimy, całował nas po rękach i obiecywał, że jak dojdzie do władzy, obiecywał pomoc. To teraz jest ten czas. Teraz trzeba pomóc tym osobom niepełnosprawnym. Panie, to są tak perfidni ludzie, że nie znaliście. Jak prawda wyjdzie o tych ludziach, to będziemy się wstydzić przed całym światem. Co oni nam wyprawiali, co oni narobili, to się w głowie nie wierzcie. Ale to jest filozofia. Filozofia, dziel, kłódź, a będziesz rządził. No i rządzą. To są ludzie słabi. Bardzo. To jest najsłabsza grupa. Ale co pani udowadnia? To my wiemy. Bo ta władza, paru ludzi w tej władzy nie chce tego widzieć. Nie chce wam pomóc. Wykorzystuje was, żeby rozbijać Polskę, żeby niszczyć Polskę. W takim razie prosimy pana, żeby pan nam pomógł rozwiązać ten problem. Nie pomogliście mi. Nie pomogliście. Nie daliście mi argumentu. Tu potrzeba jest solidarności, tej naszej, polskiej, tamtej solidarności. My jesteśmy najsłabszą grupą społeczną. My nie mamy takiej siły przebicia, nie jesteśmy w stanie dokonać, nie wiem, jakichś rzeczy. Jest dużo rzeczy dla nas niemożliwych. Dla nas to było proste. Zostały te pieniążki, zostały obiecane. I my uwierzyliśmy w obietnicę, a teraz te obietnice po prostu trzeba spełnić. Ale co pani mówi? Ja wiem dawno, to, że ci ludzie tego nie zrobią. A nas, oni was chcą wykończyć. A nas by nie było tu w Sejmie, gdybyśmy no byli taką siłą przebicia na ulicy. Ja wiem, politycznie tam tego. Bo kiedy się zmęczycie, kiedy jeden zachoruje, drugi, trzeci i was powolutku wymęczą. Ja tak nie chciałbym. Najgorzej jest przegrać. Bo można, jak ja mówię, my przed ostatni strajk wyszliśmy olewając władzę. I to było największe nasze zwycięstwo. Bo ludzie posłuchali, o, były opór. Też nie chcieli, my no do końca walczymy. A ja mówię, no, macie słuchać. Posłuchano mnie, weszliśmy. Ale my, najsłabsza grupa społeczna, to nie powinniśmy walczyć. Z nami powinno się rozmawiać, ale z nami rozmawiają od 2009 roku i to wszystko się zawiesza w próżni. Ale proszę, ja nie mówię, że nie, tylko szukać metod skutecznych. Na razie te metody nie są skuteczne. Ja nie znamy. Bo nie mamy siły przebicia, panie prezydencie. Nie, nastawcie się na to, na szukanie metod walki, które będą skuteczniejsze. Bo te się okazują nieskutecznie. Ta władza nie bierze tych metod. Ta władza lekceważy. Dyskutujemy to dzisiaj. Wczoraj pani minister Kuchcińska wyszła i powiedziała... Ja cały czas argumenty, nie bezpieka mi pomagała, nie agentura, tylko cały czas wyłapywałem argumenty, miałem zawsze najlepsze argumenty i dlatego wygrywałem. A ludzie mnie słuchali, mogłem wykonać. I wy też musicie znaleźć. I miałem szczęście, tak, i pomoc rzeczywiście nie wiózł. I to się udało. I nikt nie wierzył w te bzdury. Przecież agenty mnie robią za komuny. Ale nikt w to nie uwierzył. Ale Kaczyńskiemu uwierzyli. Wczoraj było spotkanie pana premiera w Gdańsku właśnie. I zaraz po tym spotkaniu, po tej rozróbie wystąpiła pani minister Kuchcińska i szukała usprawiedliwienia, że to jeździ za nimi jakaś grupa społeczna, która zorganizowana, która robi taki zamęt. To oni sami sobie ten zamęt wprowadzają. To oni pokazują społeczeństwu, jak traktują obywateli. Właśnie tych najsłabszych, nawet tutaj przez ten protest jest udowodniony całemu kraju. Niech oni się nie spodziewają, że spoczną teraz na laurach. Oni po prostu zepsuli swoją reputację. Wizerunek. A wygrać może jest grupa 9-15% i oni będą zawsze, a my się podzielimy i zawsze przegramy. No, to jest prosta filozofia. I to zaczął już. Ale zaraz, nie przejmujcie się, zaraz. Spokojnie. Cała ta dyskusja ma pomóc nam znaleźć argumenty. Jak znaleźć argumenty, to potem wykonać to wszystko.
I dlatego sprzeczajmy się, kłóćmy się nawet, ale po to, żeby szukamy, jak tu, kurczę, podejść do tych straszliwych ludzi. Oni Boga wykorzystują, religię, wiarę, po to, żeby krzywdzić, żeby dzielić, żeby niszczyć Polskę. Taka jest prawda. I każdego zniszczą i was po to, żeby to niszczenie im służy. Bo oni mają procent stały, a my się pożegnamy, przegramy. Po to lustrację rzucili nieprzygotowaną, żeby się pożreć, tylko że ja byłem cwańsiem, Pawlaka dobrałem i wygodziły mi. A gdybym tego nie zrobił, nie bylibyśmy w stanie nic zorganizować. Byliśmy za słabi, podzieleni, pokłóceni przez rzucenie złej ilustracji. Ja mówiłem im, tak, trzeba to zrobić, ale trzeba nie tak. Także mało tego, ja powiem jeszcze dalej, wam się nie spodoba to, co powiem. Otóż ja się z nimi zgadzam, jeśli chodzi o diagnozę. W wielu przypadkach mają rację. To trzeba zrobić. Czy mnie sąd nie przeszkadzał? Przeszkadzał. Tylko że ja chciałem dekretami i systemem prezydenckim nie niszczyć. A oni zrobili tak. Tam, co im przeszkadza, to wycinać i niszczyć. A ja chciałem, niech to będzie, tylko tak ustawić, żeby to było twórcze. Żeby nie przeszkadzało w robocie. Bo ja chciałem dobrze i oni chcą dobrze. A oni niszczą wszystko, wycinają, żeby tylko rządzić. Nie obchodzi ich, że to trójpodział władzy zniszczony. A tutaj chcą cały czas budować, panie prezydencie, systemy. I tak już ten system budujemy dla osób niepełnosprawnych wsparcia od przeszło 10 lat. I ja jeździłam na te budowanie systemu. Jeździłam za czasów Platformy Obywatelskiej, nic z tego nie wyszło, a jeździłam przeszło 2 lata. Jeździliśmy teraz za czasów tego rządu budować system i nic z tego nie wyszło. I teraz pani Kopcińska z panią Rafalską wychodzą, chcą zabrać bogatym i dać biednym i jeszcze mówią, że muszą dać stowarzyszeniom i fundacjom, czyli znów ta złotówka, ja przepraszam, i znów ta złotówka nie trafi do portfela tych osób, które nie mają dzisiaj zwyczajnie w Polsce na życie, na zwykłe życie. Ale my wiemy. Do tego jeszcze ustawiam tych bogatych przeciwko wam. Ale my to wiemy, my się na to nie zgadzamy. To jest filozofia tej władzy. Oni nie są w stanie inaczej rządzić. Dlaczego oni tylko mają być żebrakami całe życie? Ale panie, to już chodźmy nie mówią, to jest jasne. Jak zrobić, żeby ta i następna każda władza tego nie czyniły? Jak zrobić systemowo zabezpieczyć, a nie na słowo to kłamią. Jak zabezpieczyć systemowo, by się coś takiego nie stało? Trzeba pracować. Każdy rząd musi pracować. Ale nie ma ochoty na pracę. Czasy. Pieniądze. Im się należy, proszę panią, im się należy, a wam się nie należy. Ja poważnie podejść zawsze do swojej pracy. Ale wie pan, kiedy są spotkania i nie ma osób, które powinny być zainteresowane, na spotkaniu jest pan, nie ma pana Michałkiewicza, pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, ale jest pan przewoźnik, dyrektor biura, który wcina non-stop paluszki i nie słucha tych osób, które przyjeżdżają, no to tak właśnie wygląda praca. I tak to wygląda, to źle zbudowany system. Nie ma systemu poprawić. Nie ma. W ogóle nie. A jednocześnie trafią się ludzie źle i mamy to, co mamy. A my jesteśmy ta kwota, o którą my prosimy dla tych osób niepełnosprawnych i te osoby, to ona urosła już do rangi 50 tysięcy złotych, jakby te osoby chciały. Mam drugi obowiązek. Po pierwsze, musicie naprawdę uwierzyć, że chcę wam pomóc. Zrobię wszystko, żebyście nie przegrali. I dlatego szukam metod i szukam działania, które by wam pomogły. To, co teraz robicie, na razie nie jest skuteczne i ci perfidni ludzie wygrywają z wami. Wykorzystują. I w związku z tym trzeba coś zrobić, żeby z nimi wygrywać. Myślcie o tym, a nie myślcie powtarzając te wszystkie rzeczy, bo to wszyscy, cały naród już wie. Tylko jak tu znaleźć, jak zbudować poparcie, siłę dla was, żebyście załatwili, a jednocześnie żebyśmy tej władzy powiedzieli, albo się zmienicie, albo naprawdę nie liczcie na nas. I ja będę o tym mówił, ale to jest za mało jak na potrzeby. I dlatego trzeba poszukać grupy, które mogą być z wami solidarne. I nawet przejąć od was te wszystkie postulaty, ale z gwarancjami. Ale mamy jeden postulat na razie. No to ja przecież nie wchodzę w szczegóły. I w związku z tym
przejmują to, a wam dają odpoczywać, dobrze, bo takie warunki to nie są warunki. Nie, nie narzekamy, tak, przepraszam cię, zaraz powiesz, ale my nie narzekamy na te warunki, bo ja po Kuby operacji leżałam w szpitalu 3 miesiące w klitce 3x3 i tutaj nikt nie narzeka na warunki, tutaj nie ma żadnej zarazy epidemiologicznej, wszyscy się myjemy, dostajemy jeść, jak trzeba będzie, to zapłacimy z własnej kieszeni, jak pan Kuchciński nam wypomina jedzenie. My po prostu walczymy o godne życie i mamy siłę. Szukamy, żeby was załatwić, żeby was wykpić, żeby was pokonać, krótko mówiąc. To wszystko im tylko zmierzają w tym kierunku. Chcą was wykpić, chcą z wami wygrać. Pani Wanda Traczyk-Stawska powiedziała, że nigdy się nie wygra z matką dziecka niepełnosprawnego. I się nie wygra. Po prostu, jeżeli ktoś mówi o jakiejś walce, wygrywaniu, przegrywaniu, kto wygra, kto przegra, to nikt nie wygra z matką dziecka niepełnosprawnego. Bo nawet jak wyjdziemy z niczym, to też wyjdziemy wygrane. Ja wiele bardzo potrzebuję. O, ile przegrałem. Ale po to, żeby finalnie wygrać. I dlatego też jeszcze raz mówię, chciałbym wam pomóc zwyciężyć. Tak, tylko że no powiedzcie, gdzie i jak. Mówicie, żebym został z wami. To nic nie da. Oczywiście. Proszę bardzo. Proszę. Telefon, internet macie, mam wciąż mam. Trzeba po prostu społeczeństwo uświadomić, że niepełnosprawność dotyczy każdego z nas. Każda matka może urodzić każda matka właśnie do tych grup, tych dużych grup społecznych, o to wsparcie. O tym wszyscy wiemy, bo każdy mówi sobie, że tak, ale mnie to nie dotyczy, a ja jestem z grup. Ale to jest świetne hasło, panie prezydencie, niepełnosprawność dotyczy każdego z nas. Każda matka może urodzić niepełnosprawne dziecko. Nawet jak się urodzi zdrowe dziecko, lekarze mogą uszkodzić to dziecko. Każda babcia, dziadek może mieć niepełnosprawnego wnuka. To dopiero będą przekonania. Ale to już będzie za późno, to już będzie za późno. Ale tak ludzie reagują. Panie, ale tak ludzie reagują, bo ja jestem bez przerwy. No więc zróbmy wszystko, żeby ludzie nie byli bierni. No tak. Żeby wspierali, popierali. A jak wykonać? To liczymy na pana. No, cieszę się, że mi jeszcze ufacie. Żeby pan ale... jeszcze rozmawiał z innymi autorytetami, a oni jeszcze... Z innymi, żeby kiedyś po prostu... Jak była solidarność, to było już można załatwić. A dzisiaj to włączyli, nie, ale tu potrzeba jest solidarności takiej, która przekona i wymusi. W Unii Europejskiej. No, jeszcze ona wie najwięcej robi teraz. A oni się mówią, że włącza się w nasze sprawy. Jesteśmy w rodzinie, dopóki nie byliśmy tam, a to nie wolno dotykać Polski. Ale jak Polska jest w rodzinie i się zgodziła, to musi wykonać. W Parlamencie Europejskim będzie konferencja na temat tego protestu. To już będzie 34, 36 dzień protestu i w Parlamencie Europejskim będzie mowa, dlaczego tu się znaleźliśmy, o co walczymy i będzie konferencja. Powiedzcie im, że ta władza rządzi przez podziały, przez kłótnie. I tylko tak może się utrzymać u władzy. My dzieląc... chcemy się politycznie wikłać. Ale pani, jak ja też nie chcę. Te sytuacje. Ale powiem tak, przecież wszyscy jesteśmy rozumni, tak? I nawet średnio inteligentny człowiek rozumie, że od decyzji politycznych zależy nasze życie. Pani jest polityczna już. Mówiąc to, już to jest polityczne. Ale nie zależy na każdej tej pani sprzątającej zależy życie. No więc o co chodzi? Dlatego też ja też mówię, że nie wolno by was manipulować politycznie. Ale no tak, no tak. To tak jak powiedziała koleżanka, nasze życie zależy od decyzji polityków. Dlatego tu jesteśmy, żeby nam pomogli, ale oni nie chcą nam pomóc. Ewidentnie to widać od 34 dni i od 12 lat, że nie chcą nam pomóc. Ja nie wierzę, że ci ludzie są w stanie, bo są tak perfidni i bezczelni, że nie są w stanie. I nie wierzę, nie wierzę. W moim doświadczeniu. Ale tam państwo wyborczy stawiali na rodziny właśnie. Pomogli rodzinom w programie 500+. To dlaczego nie chcą pomóc tym najsłabszym? Tym ludziom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Bo mało głosów, im wystarczy to, co mają. Ale to nie licytujmy, ile głosów dostaną z tej grupy społecznej. To, co mają, a my mamy się pokłócić. Przez was, przez innych pokłócić, żebyśmy nie byli w stanie wygrać. I w związku z tym ja zaproponuję zwycięstwo tam i tutaj też. Poszukam możliwości.
Zobaczcie, czy jeszcze mamy gdzieś zakłady pracy duże, silne. Teraz jest taki przekaz też właśnie w mediach. Wypowiadają się różni socjologowie, politolodzy, że my już doszliśmy do ściany, że my nie jesteśmy kompromisowi. To jest nieprawda, bo daliśmy 3 kompromisy. Wszystkie zostały zlekceważone. I naprawdę prosimy, żeby ten rząd w końcu się zastanowił. Przyszedł z pierwszym kompromisem w sprawie naszego pierwszego postulatu. Jak się zastanowi, to przegra. No widzimy. Dlatego nie chcę się zastanawiać. Ale to nie chodzi o przegranie i wygranie. Jak można mówić o osobach niepełnosprawnych? Kto ma się z nimi bić? Można by odgórę. Więc słuchajcie, mili państwo. Więc jeszcze mówię jeszcze raz to samo. Jestem z wami. Jak znajdziecie miejsce dla mnie skuteczne, to proszę dzwonić czy przez internet. To jest zawsze mogę pani. Że ja mam oprócz tego was jeszcze masę innych ja spraw. Ja wszystko rozumiem, ale w razie czego pani Ania właśnie przygotowywała. Środę muszę być w Rydze. No ja mam obowiązki, nie proszę mogę. Proszę też o nas tam mówić, że są rodzice w Polsce, którzy koczują i żebrzą o godne życie dla swoich niepełnosprawnych dzieci. A pan inny nasz paru ludzi w rządzie nie chce ich słuchać. Proszę sobie dopowiedzieć, co pan uważa. A do tego mam nie powiedzieć? A niech proszę sobie dopowiedzieć. Tylko proszę mówić o tych osobach tutaj protestujących w Sejmie, którzy żebrają o godne życie w kraju Unii Europejskiej. Ja nie znoszę żebrania. Żadna łaska. To są nasze pieniądze i mają je mądrze ustawić. Powinniśmy powiedzieć, dajcie tym ludziom 2000, 1500, bo może wtedy delikatnie by poprawiło to życie tych osób. A my przyszliśmy pokazać, że tyle trzeba dać. Tyle. I tak się nie zrównacie wielkością zarobków. Ale im się należy, a wam się nie należy, jasne? Tak oni uważają? Trzeba to zmienić. To? Nie wiem, kogo my jeszcze możemy poprosić. Może trzeba będzie, nie wiem, może napiszemy, dzisiaj zrobimy nagranie do papieża Franciszka, żeby chociaż się o nas pomodlił, bo my nie mamy takich wymagań, żeby tutaj przyjechał do nas i nas wspierać, bo wiem, że to jest ciężko logistycznie, ale po prostu poprosimy dzisiaj papieża Franciszka o modlitwę za nas. Ale robicie jakieś modlitwy rano wieczorem? Tak, dostaliśmy, proszę bardzo, mamy tutaj modlitwę, proszę bardzo, Matki Boskiej, sierpnia 1944 roku i pani Wanda Traczyk-Starska o godzinie 18 zmawia tą modlitwę i my o godzinie 18 też się modlimy. Tak. Nauczyliście się na pamięć już? Nie, czytamy wspólnie. Co to na? Miesząc się nauczyć. No dobrze, słuchajcie, no, nic więcej nie mam dla was, no, przykro mi. Ale tak się stało, jak się stało. Rozbroiłem się, więc nie mam siły wykonawczej na razie. Postaram się maksymalnie zrobić, ale na razie nie wiem, co zrobię. Będę zachęcał, będę publikował, będę o tym o was mówił. A co z tego wyniknie, to zobaczymy. Jeśli byście mieli już straszliwy kryzys jakiś, to chcę wam powiedzieć, możecie zawsze się powołać na, że ja was prosiłem, byście zrobili. Ruch, jak będziecie musieli zrobić ruch taki, no niedobry, nie będziecie się zgadzać, to powiecie, Wałęsa nas prosił, robimy jesteśmy dla niego. Jesteśmy bardzo rozsądni, czy pan rozumie? Nie, ale zaraz, głęboko pani, wszystko przemyśl. Czy pani rozumie, co ja mówię, że gdybyście potrzebowali wsparcia i jakiegoś mandatu usprawiedliwiającego, to wtedy możecie się na mnie powiedzieć, że was Wałęsa prosił, i robicie tylko i wyłącznie, dlatego robicie taki ruch niedobry, ale konieczny. Bo trzeba wygrywać, a wygrywać się różnie wygrywa. Ja wiem, co pan chce powiedzieć, ale my jeszcze mamy tyle siły i ten duch walki jest... Ja wiem, ale ten duch walki jest w nas tak duży, proszę uwierzyć, że my jeszcze dalej będziemy walczyć o godne życie naszych dzieci. Dostaniecie coś na żołądek, będziecie trzeba jeden, drugi, trzeci, wybornie zostanie jeden i dziękuję. Tyle jest metod perfidnych i tak można to ładnie mamy zakończyć. Mamy nadzieję, że nikt nas nie będzie tutaj podtruwał. Proszę panią. Ile razy ja byłem zatruty. Ale niebiosa nie dały. My się obawiamy teraz, bo nas cały czas straszą, że ABW wyniesie tutaj nas w kajdankach. To też może być. Ale się obawiamy, bo dziewczynki mają epilepsję i to zagraża ich życiu. Także cały czas jesteśmy tutaj zastraszani. I tak macie łatwiej niż za czasów Solidarności walka była naprawdę trudna.
Z nami nie powinno się walczyć. Naprawdę nie rozumiemy tego całkowicie. Z wami nie walczę. Nie, oni dobrze A tak, ale to taka jest, jakbym ja tu chciał walczyć. Nie, pani prezydencie, po prostu rząd z nami walczy. No walczy, ale nie wiem z kim, z wiatrakami. Tak, ciepło, no tak, ale mógł załatwić. To też był prezydentem, tylko nie wiedzą w jakich warunkach, jakie kłopoty ja miałem. A teraz są inne kłopoty. Mało tego, nie miałem żadnych ludzi, żadnej partii. Jak ja sobie z tym poradziłem, to ja nie wiem. I bym poradził, żebyście mnie poparli i dali drugą kadencję. Tego by nie było. Ja mam za mało czasu na rozwiązanie problemu. Szkoda, że 22 postulat nie mówił właśnie o pomocy osobom niepełnosprawnym. Musicie zrozumieć, postulaty były do władzy. Albo władza podzieli się władzą, albo będziemy niegrzeczni i będziemy protestować. A kiedy władza się podzieliła i demokrację wprowadziła, to wszystkie postulaty upadają. Wszystkie padają, biorą je partie polityczne, a wy wybierając partię, albo bierzecie postulaty, albo nie. A więc nie ma postulatów, kiedy jest demokracja, kiedy są programy różnych partii. Prosimy, żeby się pan prezydent zastanowił, w jaki sposób może nam pomóc, bo rozumiemy, że jest kolejne spotkanie, mamy kontakt, więc... Mam zobowiązania, nie mogę. Przyszłaś by mnie powiesili, gdybym nie zrobił. Natomiast jak wpadniecie na pomysł skuteczniejszej walki, a jeszcze miejsca dla mnie, to jestem. Tylko najprostsze ale leżenie panie to... Ale panie prezydencie, pan ma lepsze doświadczenie. Może pan nam coś zaproponuje, co zrobił. No będziemy w kontakcie telefonicznym. Dużo macie czasu. Pomyślcie, jaka grupa społeczna by mogła wesprzeć wasze działania. Każda, górnicy. Nie, ale może prawnicy, może inni. Górnicy, prawnicy. No właśnie. Górnicy, pielęgniarki. Ale napiszcie krótko, słuchajcie, no widzicie, że nam się krzywda dzieje. Panie prezydencie, ma może większą taką się przebicia niż my. Tylko nie wiem, na ile dzisiaj, kiedy jestem starym człowiekiem. Byliśmy bardzo wdzięczni, naprawdę prosimy. No na pewno, pan jest bardziej skuteczny niż... No i tak i nie. Znaczy, politycznie bardziej, natomiast tu wy macie, chcecie być apolityczni. I dobrze, właśnie dobrze. Ja jestem apolityczna i tak będą mi dopisywać, że... Ale polityka jest w każdej dziedzinie życia. Ale już wczoraj to nie jest tylko... jakaś pani powiedziała, że ja lecie, że następnie no nie, się pan popisze. No nie, że pan zrobi show. No właśnie. Gdzie ona była, trzeba było walczyć. Dzisiaj bohater. A trzeba po prostu słuchać tego, ignorować. A nam brakuje tutaj takich posłów, jak na przykład kandydata na prezydenta, który by przyszedł i porozmawiał z tymi osobami, takiego pana Jakiego, który też ma dziecko niepełnosprawne i jak w czasie protestu w 2014 roku bardzo nas wspierał. Dlaczego nie ma kandydata Warszawy na prezydenta, żeby porozmawiać właśnie z tymi osobami niepełnosprawnymi, żeby zgłębić temat, bo by na pewno zrozumiał dlaczego i o co walczy. Nie, nie, tutaj moim zdaniem trzeba w przyszłości znaleźć, nie wiem, czy procent, czy jak, żeby to było na trwałe, zagwarantowane rozliczenie. A nie tak dadzą, nie dadzą, nie, mają ochotę. To ma być dopisane te 500 zł do renty socjalnej. Jutro podwyżkę zrobimy i pani ma z 505 zł. Jutro z 500 pani ma 5 zł, to nic nie daje. Pani wpisze jakoś procentowo czy coś. Nie, chodzi o konkretną rzecz, panie prezydencie. Te 500 zł ma być wpisane do renty socjalnej. Waloryzowane. Teraz tak, ale jutro to będzie 5 zł, nie 500. I w związku z tym, żeby tak się nie stało, musimy zabezpieczyć się procentowo, czyli żeby zawsze obowiązywały jakieś sprawiedliwe rozwiązania. Tu mamy błędy i te błędy się potem mszczą. Dadzą, a jutro zawiorą. Pan uważa, że 900 zł wystarcza na miesiąc na życie? Ja zarabiam 5 tysięcy, a żona wydaje 6. Czy pan popiera ten nasz postulat tego dodatku 500 zł? Oczywiście, tylko to mnie nie urządza. Bo to można zawsze zniszczyć, podwyżkę paliwa zrobią innych i zabiorą wam. Natomiast gdyby dano to jakoś procentowo w stosunku do pensji prezydenta, żeby zawsze było, ty masz, to ale pan rozumie, że to nie jest nasz protest, tylko to jest protest tych osób niepełnosprawnych. Tak, jak teraz siedzicie, to możecie zaproponować rozwiązanie dla Polski, Europy i świata, które będzie sprawiedliwe dziś i jutro. Ja o takie rzeczy walczę dodatkowo. A to, że macie dziś rację, tak, że dziś 500, tylko 5. I stąd mnie
chyba takiej dużej mocy sprawczej to my jednak nie mamy na całą Europę i świat. To, co zrobiliście, to, to jest. To wiele razy mi się nie udało, więc jesteście lepsi. Mało tego, rekord mój pobiliście, ja miałem chyba 2 tygodnie strajku, a wy macie ile. A więc jesteście dobrzy. No dzisiaj tylko... na pewno jutro pobijemy rekord poprzedniego protestu podwójnie, bo dzisiaj jest 34 dzień, tamten trwał 17, a jutro jest. Już będzie. Dzisiaj mija. Tylko tam siedzi sztab ludzi, zastanawia się, jak was załatwić. Tam siedzi sztab ludzi i załatwia, jak was tu wykończyć. Jak was tu tego. No to jak nikt was... nie wyniesie. No chyba, że siłą. Ostatecznie. Ale my jesteśmy przygotowani. Proszę Panie, ja tylko mówię, że macie szukać. Argumentów by się nie dać. Ja lubię zwyciężać, chcę z wami też zwyciężyć. Na razie nie wiem jak. Spróbuję, ale ile razy nie wiedziałem. Każdy chce powiedzieć, że zwyciężył. Ale ja byłem zawsze zwycięzcą. Jak chciałem, to zwyciężałem, a jak potem oddałem demokrację, no to oddałem. Panie prezydencie, w 2014 roku wywalczyliśmy świadczenie pielęgnacyjne w wysokości najniższej krajowej i powiem szczerze, że było to mistrzostwo świata i też byliśmy zwycięzcami, bo my to też wyrwaliśmy, protestowaliśmy tutaj przez 17 dni i też byliśmy zwycięzcami. Ale gdybyście napisali tak, ja, to nigdy by się nie zdarzyło, żebyście byli w klęsce. Bo gdyby to było inaczej ustawione, nie tam suma, tylko procent. Pomogliśmy wtedy 117 tysiącom rodzin w Polsce z dziećmi niepełnosprawnymi. Najniższego. Macie 1/10 prezydenckiej pensji, jak wiele jest. I wtedy było zawsze to samo. On ma więcej, to i wy macie więcej. Czy rozumiemy się? Takie rozwiązanie trzeba zrobić. I to szukajmy rozwiązania wspólnie. Mamy kontakt telefoniczny. Słuchajcie, dziękuję wam, dziękujemy. I naprawdę liczę na to, że... Nie ma epidemii. Na razie. W związku z tym... Ale tutaj chodzi nic. Proszę panią, ja tych ludzi znam. Wiem, do czego są dobrzy. Spodu też nie umrzemy. Bo nam ludzie ze mną przyniosą jedzenie. Także chociażby nam odkryli te jedzenie, to i tak jest inaczej. Za moich czasów musieliśmy sami organizować sobie. Tylko tutaj to nie wiadomo jak. Bo tu nie ma dojścia. Ale jak nie możemy wyjść, to jak możemy sobie organizować? Ale to całe szczęście, że są dobrzy ludzie. Po prostu. Tak, a wtedy myśleliśmy tylko na dobrych ludzi. No, ale państwo nie byliście tak zamknięci jak nie. My, że nie pozwolono wam no, ale nie, takie miejsce wygraliśmy. Proszę mi wierzyć, w więzieniu mają spacerniak, a my nawet nie mamy spacerniaku, nasze dzieci. Jednego dnia mogą wychodzić, drugiego dnia już nie mogą wychodzić, jednego dnia mogą razem, okien. Drugiego dnia pojedynczo. Okien nie można otwierać, no. Oścież. Wygląda przez okno. Inne zagry. Damy radę. Nie lubię tego. Ale my damy radę. My jesteśmy naprawdę silni. Tylko czekamy na to. Nas życie nigdy nie rozpieszczało, tylko ten rząd po prostu nie traktuje nas poważnie. I tu jest problem. Dzisiaj nas 50-50. Dlatego nie można forsować walki, bo byłoby powstanie warszawskie. Byśmy się wycięli. Dlatego trzeba jeszcze pozwolić im popełniać błędy, aby kiedy będzie większość... Dzisiaj temu rządowi, żeby ktoś się zreflektował i przyszedł z propozycją dla osób protestujących. Takiej możliwości nie ma. Ci ludzie się nie zreflektują. Popełnił błędy, ale trzeba się do nich przyznać, trzeba przyjść, zaproponować tak, żebyśmy mogli spokojnie odjechać do domu. Za duży ciężar jak na tych ludzi. Zatrzyż. Tego oni... Wierzymy w to mocno, że jeszcze coś się zmieni. Jesteście naiwni. Wierzymy. Ja też byłem naiwny. Kiedyś. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję bardzo. Nie zawiodłem? Nie. Panie prezydencie, liczymy na pana. Prosimy naprawdę o pomoc. Ja robię co moje mocy, tylko podpowiedzcie mi, bo nie zawsze nie wszystko, co jest. Ale pan wie, co pan może zrobić. My nie musimy podpowiadać. Mogę poprosić. O co? O słówko. O słówko. Dziękuję panu komunie, żeby ją jakąś móc prowadzić. Zresztą za bardzo pilnowany. Ja jestem gotów. Jestem tak pilnowany, że nie mam ruchu. Bardziej mnie pilnuje magnato. Można wysłać nazwisko. Mamy telefon. Tylko, że... Tak, ja zostawiłem. Nie jestem do... Nie wiem, czy mogę to zrobić. Musi pan tędy przejść, panie prezydencie. Nie, ale bo... komuś to proszę, ale jest trudno. Jeszcze raz najmocniej dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. I dużo zdrowia życzymy. Zdrowia. Ja I dużo zdrowia życzymy. Dobrze.